Siema, z tej strony AgroRolnik TV. Jak widzicie, dzisiaj mamy tą piękną naszą polską seryjkę. Jak widzicie, piękny maluszek stoi. Tutaj 30 Władek. I dziś sobie lecimy sprzedaniem zboża oraz lecimy prasowanko. Patrzcie, tu skosiłem pole i już wam pokazuję, tutaj to wsadziłem zboża. O. I czekajcie. Czekajcie. Już zapomniałem, co ja miałam na polu. Jęczmień. Zobaczmy, gdzie jęczmień będzie najdroższy. A, jest tylko jeden skup. Ale słabo z jęczmieniem, a tam chyba pszenica była. To pszenicę wolę wywieźć w takim razie. Tak, pszenica. To biorę 30 i pszenica. Czekajcie, lekko cisza. Dobra, i lecimy sobie tu. To trzeba kaskę zarobić. Jak widzicie, chyba w poprzednim odcinku było 2000. Ale przybyło nam troszeczkę. Coś posprzedawałem, jakieś buraki czy coś. Jakieś co miałem jeszcze. To trochę przyszło kasy. No niby niedużo, ale to lepsze niż nic. Dobra, zostawiam 30 i biorę wiadro. Wiaderkiem będziemy ładować, może w przyszłości żmijkę by się kupiło. Czekajcie, trzeba dobrze wysypać. Dobrze, to sypiem, dobrze. Przydałaby się druga osoba jakaś, nie wiem. Halina albo ktoś, ale tutaj... O, jak poleciało! Adam Małysz! Przydała mi się druga osoba, ale to do pracy poszła baba, a to... Ach, nie ma komu robić tu. Dobra. Załadujemy troszeczkę i pojedziemy sprzedać to. Troszkę kasy wpadnie. Kaska jest, to i fajnie jest. Dobra, pełna. Łopaty to chyba nie będę musiał brać. Już tu zobaczę. Takie wiaderko ładne kupiłem sobie na Allegro za 5 zł plus przesyłka 20, ale wiadro 5 zł. Dobra, już prawie chyba pełny wóz. Taka polska akcja z wiaderkami. O, chyba nawet troszeczkę zostanie. O, już zostało chyba pełne. Tak, pełne. Gdzie ten skup jest? Chyba tu, tu skup wiejski. Tak, jedziemy do skupu wiejskiego. Dzisiaj sobie też troszeczkę poprasujemy tutaj te pole i tam drugie, ale chyba sobie najpierw zgrabimy te, żeby było lepiej, żeby nie było trzeba tyle jeździć, wiecie o co chodzi.
Tak skrobimy, bo te wałki nie są jakoś mega duże. Już mi się wydaje, że w następnym sezonie będziemy mieli kombajn. To sobie tak przeglądałem na Oliksie. Jakiś taki używany będzie. Fajny będzie, tyle powiem. Za mną jadę. Tutaj w mechaniku stoi straż i policja, z tego co widzę. Jaki ładny polonez. Mam ładna ten, jak on się nazywał. Zapomniałam marki tego samochodu. Kieruneczek damy. No nie pamiętam. Żuk, o, żuk. Kolejny kierunek, działa, działa. Jeszcze tu tak patrzę, że tu jakieś ozime te jare zboże stoi jakieś. Już tu? Tak, to już tu. Już tak porośnięte, to straszcie wszystko tu. Patrzymy na kaskę. Z 2000. No, prawie. Dobra, jest dobrze. Tyle kasy to i tak dobra cena. Zobaczmy, ile na pusto 3D waży. Co jest grane? 9 ton? Coś ten farming oszukuje. Tych resztę zbóż nie będziemy chyba sprzedawać. Te mało co zostało, to sobie na drugi rok sprzedamy. Ten co tu jedzie, ja nie wiem. Pierwszeństwo mam, bo zjeżdżam. Taki polonez ładny. Ciśniemy, piękna trzydziesteczka. No, powiem wam, taka fajna już, że fajna. No, ten sąsiad ma maszynki. Ciekawe, kiedy żniwa zrobi. I też będziemy trzciech opracować, bo Władek nie da rady. Akurat za mały jest. Takich rzeczy. Odstawimy sobie o taką. Ale Władkiem za to pojedziemy przegrabiać się, no. Zgrabimy je w wałki większe. Zamkniemy. I podczepimy od razu do prasy 3D. Coś tego? Coś się popsuło. Ja cię kręcę w górę, ręce się popsuło. Dobra, pewnie jakiś mod się związał z tym. A nie, już chyba działa. Dobra, działa. Cofniemy sobie i gasimy 3D, idziemy po Władka. Tu zamkniemy. Trochę przyrdzewiał. Ale to nic. O, no tak, ja zapomniał, że my grabiarki nie mamy. Do sąsiada jadę. Krówka ładna, co kupiliśmy. Grabiarkę będzie trzeba kupić, bo ja żebym zapomniał, tak szczerze. Ja myślałem, że my mamy grabiarkę. No nie, jak to zawsze te sprzęty stoją. Dobrze, że pożyczać mogę od niego.
Piątka, no to nie będzie tak mała. Taka mała nie będzie. Sklopo ma. W przyszłości też się przyda. Jak mnie miotło. Ja cię kręcę. Ja wierzę, te biegi w Władimircu. Szeroka ta grabiarka, ja cały czas zapominam. Ja muszę środkiem jechać, sorki bardzo. Jak ten Władek ma taki dobry skręt, patrzcie, jadę. Skręcę, automatycznie skręca szybko. Dobra, rozkładamy. Da radę. Da, dobra, już myślałem. Już miałem złą nadzieję. Już takie mówię, no kurde, taki ciągnik, a nie da rady. Takie ruskie. Ruskie, to dobre powinno być. O, pod górkę nie daje rady. Teraz sobie pojedziemy tak, o. Będą troszeczkę większe wałki, bo ja pomyślałam sobie, że lepiej tak robić. Dobra, ale wiem, że tak się nie robi, ale... Tak, takie wałki malutenkie, Wistula. Screen. Miniaturkę będzie. Szerokie to wampowe. Myślałam, że mniej szerokie. Ja to jakbym kupił, to pewnie i tak 7-gwiazdową. Coś ten Władek ciężko ma. Już tak ciemno się robi powoli też tu. Dzisiaj nie robimy z samego rana. Dobra, dwa wałki będą z tego pola. Tamty co, jak mówiłem, że poza odcinkiem skoszę, skosiłem. To tak trochę sypało. Było powyżej chyba troszeczkę 2 ton. Też. Krowa łazi. Dzisiaj wam zaserwuję troszeczkę dłuższy odcinek. Lego chyba też będzie, bo wbiliście te 30 łapek tak na moje oko. Tam jedna łapka w górę, to tam mniejsza w dół była. Ale to też się liczy. Światłem nie będę zapalał, bo to szkoda włączników, światła i w ogóle. Znam, że się zaraz się spali. Patrzcie, jakie szybkie żniwa u nas. Tu jeszcze u sąsiadów stoją zboża, a my już będziemy prasować i zaraz orka. To jest zwinność. No nie, mieć duże puli, nie mieć czasu na nic. Wielkich zbiorów z tych pól to nie będzie, ale jak na drugi rok nawozem sypnę, to te zboża się popalą, takie będą mocne. Mówię wam. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, możesz napisać hashtag Władek Wyłyadyeky. Przeliterowałem wam. Także możecie napisać ten hashtag. I będę sprawdzał, kto ogląda mnie. Do której minuty. Mówię wam, będę sprawdzał. Oczywiście też zapraszam do mojego Discorda, gdzie możesz ze mną pograć, pogadać.
Link masz w opisie. Łapka w górę też musi być. A i jeszcze, jeżeli też powiem wam, że niedługo będę robił jakiś konkurs, możliwe, że na gazetkę Lego będzie można wygrać. Także oglądajcie film i zostawiajcie łapkę, bo pod tym filmem, pod którym będzie konkurs, będzie musiał być osiągnięty liczb łapek. Na przykład powiem, że ma być 50 łapek albo 40 i będziecie musieli wbić, żeby był konkurs. Na taką przykładowo gazetkę Lego. Tegoroczną. Będzie się dla was to opłacało, tylko musicie zostawić łapki. Dobra, jeszcze raz tędy przejdziemy. Będzie lepszy wałek. Tutaj jak przejdziemy troszeczkę po zbożu sąsiada się nie kapnie. Władek ma małe ślady, to nie będzie widać. Ale pułk ma nowy Kwernelanda, kurde. Złodziej jeden. Jak nic to złodziej. Nie, tak jeden. A nowiuszkie ma te sprzęty. Tutaj w ogóle woda, będzie trzeba to ziemią zasypać wkrótce, żeby było na skróty. Ale światła się świecą. Dobra, postawimy go tak i otworzymy maskę, żeby się trochę schłodził. Już 17 minut, tak jak mówiłem, będzie troszeczkę dłuższy dzisiaj odcineczek. Ciekawe, czy 30 da radę. Póki co, jak tak patrzę, to tak średnio idzie. Sobie tutaj zaczniemy na tym polu. O, coś ciężko ma. Rozłożymy, zdejmiemy osłony na razie, żeby patrzeć, jak idzie. Z tyłu chodzi? Chodzi. Chodzi. Dobra, na razie tak o. Dobra, pełne obroty i ciśniemy, rura. Idzie malina. Ale krowa tam, kurde, muczyć będzie zaraz, jak zobaczy te piękne słomy. Wszystko elegancko. Potem może jeszcze jakie resztki pozbieramy tutaj. O, coś ciężko pod górkę ma. Zawsze troszeczkę słomy będzie. Drugi rok pewnie tutaj na drugi sezon nie będzie trzeba już robić kostek, bo pewnie zostaną. O, tak myślę, że zostaną. No, ta tutaj tak wzięła się, że już rzucę tutaj. Może jeszcze zbierzemy, żeby tak film do 30 minut trwał.
Idzie, działa, nasmarowane to działa. Wszystko pięknie, wszystko fajnie. Nawet 30 jakoś mega się nie trudzi. To jest polska moc. Tego się nie zatrzyma. Ale będzie kostek. Idź pan. No i patrzcie, co teraz się działo. No prawie dwie wyskoczyły. Dobra, i ciśniemy znowu. Ten jeszcze jeden pasek tam zostanie, tam dalej co było. Elegancko, mówię wam. Prasa nowiuśka, Famarol, Sipma, Z221, łamane przez 1 chyba, z tego co kojarzę. Ale możliwe, że powiedziałam właśnie nazwy rotacyjnej. Ale no nie jestem pewien, mówię wam. Może wrzucimy, weźmiemy kostkę, wrzucimy jak się będzie dało do krowy. Może się łąkę w dzierżawę weźmie. Wpiszcie w komentarzach, czy mam łąkę brać w dzierżawę. Aż się tak idzie lepiej niż normalnie na pusto. To nie będę wyłączał, niech już chodzi. Tutaj resztki zbierzemy. Dobra, jako tako daję radę sobie 30. Ciśniemy, lecimy na Szczecin. Dobra, aż się dużo będzie tych kostek. Tutaj resztę wywalimy. Zamkniemy klapkę, poskładamy całą prasę. Lałek zdejmę. Chyba wszystko poskładane. Ale ruszyć już ma ciężko. Tutaj ją postawimy. Zamkniemy Władkowi klapę, bo to już się na pewno przechłodził. No i tak, wezmę teraz, podczepię może jeszcze pod tą klatkę i na klatkę będę wrzucał. Lub na wóz, jak się będzie dało, ale się będzie dało chyba. No Władek by sobie z prasą nie dał rady, na pewno. Póki co weźmy kostkę. Tutaj mamy też trochę obornika. Także na terżysko tutaj też posypiemy pewnie. Czekajcie, bo nie wiem gdzie. Czy to się da to wrzucić? Chyba będzie trzeba pożyczyć maszynę od sąsiada.
Ale taka maszynę wziąć to nie problem od niego, on mnie pożyczy. Tak, to chyba tak nie działa tutaj. No to zobaczmy, czy się da układać. Dobra, da się. No to jedziemy. Zobaczymy, ile zbierzemy. Dużo nie będziemy zbierać. Tylko troszeczkę. Może nawet nie cały wóz. No to tak se rzucimy. Szczerze nigdy nie wiedziałam, jak się na wóz układa, bo nigdy na wóz nie układało się taki kostek. A u mnie kostek to też za bardzo nie ma w realu. Jest prasa rolująca. Coś w tym stylu pewnie. Samolot leci za oknem. Tu tak, tu tak. Dobra, wspieramy. To już teraz mam taktykę. Taktyka jest. Możecie napisać w komentarzu, czy ktoś z was ma kostkę. Kownicę dalej i tak wóz na konny nakłada. Jeżeli to źle układam, to poprawcie mnie w komentarzach. Bo akurat nie wiem, jak się układa. Trochę to obracanie będzie długie. Przez 27 minut odcinka. Ło, to już trzeba kończyć. Dobra, prosto. Dobra, no i słuchajcie, ja już będę się z wami żegnał. Sporo czasu odcinka minęło. Ja sobie resztę pozbieram sam. W następnym odcinku dokończymy tamte polesy, tylko te zbiorę. Możliwe, że w następnym odcinku będziemy już obornik sypać wypożyczonym od sąsiada. Rozrzutnikiem. Także to jest bardzo możliwe, że taka akcja właśnie będzie o to. No i chyba do zobaczenia. Możliwe, że jeszcze jeden dzisiaj odcinek wleci, ale nie wiem. No to siemka.